Halowóz! Witam serdecznie. No, także jestem dzisiaj w Gnieźnie. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy vlog. Dzisiaj powiem kilka słów o sobie. Nie przedłużając, zapraszam serdecznie. Cześć! Początki mojego muzykowania sięgają gimnazjum. Tam wtedy to dołączyłem do pierwszego zespołu, gdzie byłem perkusistą. No i co? I od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Tam jest fajny widok. I ja bym właśnie tam poszedł. Co, nie, Mateusz? Nie. Idziemy. O, Mateusz. Cześć. Zdrastwuj. Warto również wspomnieć o tym, że początki mojego muzykowania są w szkole muzycznej, ponieważ chodziłem do szkoły muzycznej, gdzie grałem w klasie akordeonu. Później również był akordeon basowy, grałem w zespole tam. W następnej kolejności jakby pojawił się klasa fortepianu, grałem na pianinie, potem również w różnego rodzaju pianobarach. Także jeśli chodzi o wszechstronność artystyczną, bądź też kwestie komponowania, kwestie muzykowania, jakkolwiek to nazwać, to no gdzieś mocno jest to we mnie zakorzenione na tej zasadzie. No i w tle mamy piękną katedrę. Strasznie wieje dzisiaj, wiecie? Powiem wam szczerze, że jest dość zimno, także idziemy dalej. A teraz opowiem wam, jak to się wszystko zaczęło. Skąd u mnie chęć bycia profesjonalistą i dlaczego jeszcze nie przestałem tego robić. Początek pamiętam ludzi, którzy przyjeżdżali do Nowego Tomyśla z większych miast, gdzie współpracowali z bardziej znanymi artystami. To były osoby związane ściśle mocno z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, gdzie bardzo mocno ja tam w tych kręgach się otaczałem. Tam też powstawały pierwsze zespoły, w których grałem, m.in. Error 404, który do dzisiaj jest na YouTubie. I ludzie bardzo dobrze, bardzo miło wspominają ten czas. Natomiast w późniejszym okresie poznałem kolegę z miejscowości obok Nowego Tomyśla, gdzie założyliśmy wspólnie zespół Sugar, którego wokalistą był Adam Stachowiak. To był taki moment, w którym poczułem, że chciałbym to robić bardzo profesjonalnie. A to jakiś kanał panowie mają? Tak, tak, tak. Mamy na YouTubie? Na YouTubie. Jak się nazywacie? Chris Milton. Napisz sobie. Pan napisze, ja nam daję sobie z Chrisiem. Dobre. Na YouTube. Dzień dobry. Pozdrawiam mamę. Właśnie, pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Mamę, tatę i rodziców. Pozdrawiamy i powodzenia. Jacy pozytywni w ogóle, nie? No, także pozdrawiam was, chłopaki, bardzo serdecznie. Zespół Sugar to początek historii związanej z muzykowaniem i wtedy to wówczas pojawiła się współpraca z Liberem, z Marcinem Piotrowskim i my jako zespół Sugar koncertowaliśmy razem z nim. Jednym właśnie z koncertów była ta miejscóweczka, gdzie była scena i był koncert charytatywny, na którym graliśmy właśnie z Marcinem. No, dawać, piątkę zbijamy. Zespół Sugar, Liber, współpraca z Bartkiem Chmielewskim oraz współpraca z zespołem Eri. No to tyle, jeśli chodzi o muzykę. Wcześniej oczywiście inne zespoły. Jest jeszcze jedna sfera w moim życiu, sfera tworzenia kontentu na YouTube, vlogowania, więc na ten moment zajmuję się głównie tworzeniem treści. Wpadłem na pomysł tego projektu muzycznego, który wydaje mi się być bardzo fajnym kontentem. No i co? Tyle na ten moment. Wszystko w zasadzie o sobie powiedziałem. Zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!